pozwolę teraz sobie zaprosić na tej scenę pana przewodniczącego. Ja będę dzielnie tutaj wspierał Boga, a później oczywiście też chciałbym parę słów na ważnym dniu do państwa skierować. Panie przewodniczący, zapraszam. Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, moc życzeń padła parę minut temu z ust naszych małych pociech. Spróbuję chociaż w małym stopniu też dołączyć się do tych życzeń. Niemniej na pewno będzie mi trudno. Szanowni państwo, drodzy wychowawcy, nauczyciele, pracownicy oświaty, drodzy państwo, dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża, nie krzyczy, a zapraszając do refleksji, nie traci poczucia realizmu i optymizmu. Czego wam życzyć w dniu waszego święta? Trwajcie w tych wartościach, bądźcie wzorem, wsparciem, drogowskazem i naszych ambicji motorem. Niech wam nie zabraknie nigdy zdrowia, niech szkoła, dom się wspólny zmienia, praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krążna jest dziatwa, kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało. Życzę wam pomyślności i zdrowia na najbliższych miesięcy czas. Niech nam żyje i rozkwita wronieckiej oświaty dobry czas. I snu niech wam nie zakłóca pisowskiej dobrej zmiany ten czas. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Bo ja muszę go wprowadzić, no nie powiedziałem tego wcześniej i nie wiem, czy pan by nie zmienił treści tego, co pan powiedział, bo my jesteśmy nagrywani, idziemy na live, jesteśmy i to idzie w Radiu Poznań. Także i we Wrońskim Bazarze, bo pani też powiedziała, że puszcza dzisiaj na żywo, słuchajcie, transmisję. Ale oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy i już poszło i oczywiście, że nie powiem, że do tych sympatii się jakoś w jakiś sposób będziemy stosunkowywać czy przyłączać, ale to są moje osobiste gratulujemy. Tak. Ja tylko wysłuchując tych słów pana przewodniczącego, gdzieś tam pan wspominał o tych dzieciach, które nie lubiły się uczyć. Ja sobie mówię, znowu o mnie mówi, ale są różne momenty w życiu ucznia, tak jak i w życiu nauczyciela czy pracownika administracji oświaty. I ja wam chciałbym przy tej okazji życzyć tych najlepszych momentów, dobrej współpracy z nami, samorządowcami, bo tak naprawdę to tu wszystko się zaczyna. Z poziomu gminy, z poziomu miasta. I to my wspólnie tworzymy niełatwo, bo musimy pokonywać nie zawsze różne przeszkody, nawet bym powiedział wymagania, przepisy, ale to my tak naprawdę tworzymy tą oświatę tutaj od dołu. I za tą waszą ciężką pracę, dzieciaki to powiedziały, że no, jak chcesz komuś tam źle życzyć, to powiedz mu, żebyś dzieci cudze uczył. I coś w tym, słuchajcie, jest, że to jest zawód bardzo trudny. Czy doceniany? Czy rozumiany? Każdy z nas niech sobie odpowie. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, żebyśmy my tutaj zrobili jak najwięcej dla tych młodych pokoleń. My ze strony samorządu, tutaj myślę o Radzie Miasta i Gminy Wronki i
małych żuczkach, urzędnikach, patrząc na panią skarbnik w pierwszej kolejności, która zarządza finansami. Robimy wiele. Powiedziałbym nawet bardzo wiele, ale to, tak jak mówię, nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko i musi być ten power i życzę wam, żeby tego powera nie brakowało wam w tej waszej codziennej pracy i żeby to też gdzieś później się tam pozytywnie owocowało w tych naszych pociechach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, że skorzystaliście z zaproszenia. Nie przewidziałem jednej rzeczy, słuchajcie, że dziś Poczta Polska jest tak osłabiona, nie wiem czym, wszyscy pouciekali, bo będą za granicę, mieli wszyscy wracać, już tak zaczęliśmy tutaj skupiać przyjeżdżający, bo tutaj nie ma kto pracować w Poczcie Polskiej, słuchajcie, i no, zostały nam zaproszenia i gdzieś tam też mamy problem, ale mam nadzieję, że jakoś udało się też przez innych przekazać tę informację, prędzej czy później o tym, że dziś świętujemy wspólnie. I tego miłego świętowania i tej miłej atmosfery na każdy dzień waszej pracy wam wszystkim życzę. Zrozumienia ze strony również najbliższych. Wszystkiego dobrego.